już jesteśmy z naszymi gośćmi w studio. Na początku zaczęliśmy od tego, że jest coś gorszego od Last Christmas, od bombek, od Mikołajów chodzących po centrum handlowych. Jest to sprzątanie świąteczne, ale Państwo znaleźli na to sposób i założyli internetową giełdę sprzątania. Z nami w studiu Łukasz Polski, Tomasz Wilkowski i Sylwia Koczwara. Skąd w ogóle pomysł na taką giełdę? Pomysł przede wszystkim z życia. Doświadczyliśmy tego na co dzień. Każdy z nas korzystał z usług sprzątania, a przede wszystkim z pomocy domowej. Zazwyczaj są to biegniemy panie, które pomagają nam w codziennych obowiązkach. Natomiast w rzeczywistości okazuje się, że z tą pomocą domową nie jest tak prosto. Polega to przede wszystkim na tym, że polski rynek, można powiedzieć, został opanowany z tego czasu przez panie ze wschodniej granicy, które dziś są, niestety jutro ich nie ma. Więc podstawowy problem związany z tym, że tak de facto nie możemy na co dzień sięgać po te osoby tak, jak byśmy chcieli. Jakość też świadczonych usług przez te osoby nie do końca jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Zaczęliśmy poszukiwać innych rozwiązań, sięgaliśmy po profesjonalne rozwiązania, a więc po profesjonalne firmy sprzątające. Natomiast okazuje się, że znalezienie firmy sprzątającej w naszym kraju też nie jest wcale takie proste, ponieważ aby taką firmę pozyskać, trzeba wykonać bardzo dużo telefonów, napisać wiele maili, porównać ceny. Nie ma miejsca, w którym moglibyśmy w kilka minut dosłownie sprawdzić ofertę firm sprzątających w takim zakresie, jaki nas interesuje. Ponadto ważne jest to, że każda z firm, która przyjeżdżała chociażby do mnie, mówiła, że będzie świadczyła sprzątanie standardowe, jednak to sprzątanie standardowe u każdej z firm się różniło. Postanowiliśmy coś z tym zrobić, a więc zrobić porządek na rynku usług sprzątania w Polsce, zwłaszcza w tym segmencie klienta indywidualnego. I można powiedzieć, że tak powstał pomysł na Toyo.pl, na internetową giełdę usług sprzątania, gdzie każdy z nas tak de facto w 5 minut może znaleźć to, co go interesuje, a więc firmę, określić zakres i praktycznie ją zamówić i zdjąć sobie z głowy no, ten największy problem. Bardzo często jest to ból głowy na myśl o samym sprzątaniu. No i tak powstało Toyo.pl. Ja mam cały czas wątpliwość, ponieważ za każdym razem, kiedy myślę o firmie sprzątającej, wydaje mi się, że ciężko sprawdzić ich, no bo najpierw trzeba ich wypróbować, im tak i tak zapłacić, a nigdy nie wiadomo, jak posprzątają i czy naprawdę będą te kurze wszędzie starte, czy tak naprawdę przejadą tylko gdzieś wokół. Jak sprawdzacie te firmy, które są u Was na Waszym portalu? No to jest największe wyzwanie, bo tak jak mówisz, rzeczywiście jest bardzo dużo zmiennych, które nie tylko jakby jak posprzątają, ale też czy zrobią to dobrze, co zrobią, nikt tego nie wie. Więc po pierwsze zrobiliśmy standaryzację usług, czyli listy kontrolne. Klient od razu widzi, co w ramach danej usługi będzie miał zrobione. Czyli sprzątanie standardowe, taka, taka i taka czynność. Sprzątanie gruntowne, zupełnie inne czynności. Kupując usługę, od razu dowiadujesz się, co będzie w jej zakresie. Ale to jest jakby jedna super rzecz. To jest super, to jest, staramy się ustandaryzować rynek pod tym względem. Ale dużo ważniejsza jest to, kto to zrobi i jak to zrobi. No i tutaj przyszedł cały proces dobierania firm. Od takiego bardzo, powiedzmy, proceduralnej części, kiedy to my poznajemy pierwszą firmę, to firma dociera do nas, albo my docieramy do tej firmy, proponując współpracę, to nie wygląda w ten sposób, że ktoś dzwoni, mówi, chciałbym być waszym partnerem, mówimy, dobrze, zapraszamy, dziękuję. Nie, nie, nie. To wygląda w ten sposób, że taką firmę sprawdzamy, pierw pod takim aspektem, powiedziałem, proceduralnym. Sprawdzamy, czy nie ma żadnych długów, jak ta firma pracuje, jak się zachowuje na rynku. Jak już wiemy, że jest w porządku, prosimy tą firmę o referencję, no bo nie robiła dla nas jeszcze nic, więc my tego nie możemy ocenić. Tak więc prosimy tą firmę, przedstawcie nam referencję, ale takie referencje, które możemy sprawdzić. No i nasi pracownicy zawsze, zanim firmę przyjmie do naszego portalu, dzwonią, piszą do tych osób, które są podane jako referenci i pytają, jak była usługa zrobiona. Jeżeli spełnia nasze wymogi, w tym momencie ta firma zostaje włączona do naszego portalu, ale jeszcze nie ma o tej firmie nic więcej, poza tym, że jest, ma rekomendacje od klientów zewnętrznych, którzy nie są naszymi klientami i tyle. Potem wchodzi taki proces, który jest dla nas najważniejszy, czyli opinia nas, klientów. Każdy klient, który zamówi usługę przez internet albo przez telefon, proszony jest później o wystawienie opinii takiej firmie. I to jest najbardziej obiektywne dla nas źródło informacji, czyli poza taką standaryzacją, tą pierwszą, mamy taką live ocenę od klientów, ta firma przyjechała spóźniona, ta zrobiła to super, ta była bardzo dokładna i pojawia się coś takiego, portal zaczyna funkcjonować na zasadzie bardzo dużo opinii do jednej firmy pozytywnych i w tym momencie my widzimy, co się dzieje, ludzie widzą, co się dzieje, to działa tak jak rekomendacja do restauracji. Ktoś wam powie, że to restauracja, idziecie to sprawdzić. Tak samo w naszej przeglądarce, wyskakuje 15 firm, ale 6 ma super rekomendacje,
spodziewamy się, że te będą wybrane. No i żeby położyć jeszcze wisienkę na torcie, dajemy jeszcze nasze rekomendacje, nazywamy je rekomendacje hojo.pl. Jak widzimy, że firma zaczyna robić dużo usług, my dzwonimy do klientów, bo klient czasami wpisuje z rzeczy emocjonalnie, a my mamy taki specjalny arkusz i pytamy klienta po kolei, co zrobiono, jak było zrobione, co było zrobione, w sposób, który nam odpowiada na pytania, jak firma przestrzegała standardów, które myśmy wyznaczyli. Jeżeli mamy feedback od iluś klientów pozytywny, w tym momencie my jako Hojo stawiamy taką gwiazdkę przy firmie i piszemy, my jako Hojo rekomendujemy również tą firmę. Czyli mamy trzy obszary reasumujące. Obszar taki proceduralny, czyli żeby przystąpić, musisz spełnić kryteria ABC, obszar opinii klientów, czyli to, co klienci nam mówią i nasza opinia, która wynika z tego, jak firma pracuje. Myślę, że lepiej być nie może. Ja byłem dzisiaj na stronie hojo.pl i tam zauważyłem, że można wybrać kilka rodzajów sprzątania. Od czego to zależy? Czy każdy może sobie, nie wiem, wybrać gruntowne sprzątanie, bo tam widziałem, jest taka opcja, jest sprzątanie domów, mieszkania. Jakie oferty najbardziej się cieszą popularnością? Mamy sprzątania właśnie standardowe, gruntowne, ekspresowe. Nie wiem, dostajemy telefon, że przyjeżdża teściowa z rodziną. Jesteśmy po wczorajszej imprezie i w tym momencie wchodzimy sobie na internet, zamawiamy usługę i w ciągu 24 godzin powinna być firma. Jeżeli nie, staram się jak najbardziej pomóc, żeby to było wykonane. Gruntowne, teraz jak nam się zbliżają święta, gruntowne sprzątanie jak najbardziej potrzebne. Jest to sprzątanie właśnie przed świętami, po remontach, przy, nie wiem, wymianie mieszkania, najemcy czy bądź zbywcy, przy właśnie takich sprzątaniach co dwumiesięcznych, ale najczęściej właśnie jest usługa standardowa, która najlepiej jak przejdzie w usługę regularną, to wtedy naprawdę mamy posprzątane i jest super. Ja mam taką informację, że u Was można znaleźć sprzątanie mieszkań, domów, pranie dywanów, mycie okien, sprzątanie samochodów, tak. Piwnic, garaży. I co mnie najbardziej zainteresowało? Sprzątanie po imprezie. Najbardziej, proszę, nie mogę. No właśnie to jest ta usługa ekspresowa, bo są właśnie różne takie sytuacje nieprzewidywalne i ciężko właśnie w tym momencie, gdzie mam zadzwonić, po kogo, kto mi przyjdzie, kto mi pomoże. Chodzimy, dzwonimy, jesteśmy. Ale nie ma problemu z taką usługą standardową, no bo na ogół mamy, są różne grupy klientów, są tacy, którzy sprzątają regularnie, co tydzień i to jest usługa standardowa, takie po prostu zwyczajne, cotygodniowe sprzątanie domu. O tyle usługi, o których powiedziałeś, ekspresowe, cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród facetów właśnie. Widzimy, co się dzieje. Co ciekawe, cieszą się ekspresowo po, a nie ekspresowo przed. Czyli impreza może być jak jest, gorzej będzie po imprezie. No i właśnie wtedy to jest nasze zadanie, bo nie wszystkie firmy oferują taką usługę. No wiadomo, to zależy od personelu, od dostępności. A jeżeli nie ma takiej usługi na serwisie, my też ją znajdziemy. Po prostu szybko docieramy, mamy ogromną bazę, ogromne zaplecze. Dzwonisz, resztę w naszej głowie, my dobieramy firmę, mówimy Ci tylko, będzie o tej, to zrobi i dziękuję. Ja myślałem, Mikołaj, że powiesz, że najbardziej Cię zainteresowała opcja sprzątania nagrobków, ale nie, po imprezie. Tak, za sobą. Mówiłeś wcześniej o klientach. Bardziej mężczyźni czy bardziej kobiety? Muszę powiedzieć, że hojo.pl łamie taki stereotyp, który mamy w naszym kraju, mianowicie to taki, że sprzątanie kojarzy się u nas przede wszystkim z kobietą, tak? Że to kobiety sprzątają tylko i wyłącznie mieszkania, że faceci umywamy od tego ręce. No, okazuje się, że tak do końca nie jest, bo z naszych statystyk wynika, że sprzątanie przez internet jest bardzo popularne wśród facetów. Każdy z nas może tam wejść, przeczytać, znaleźć coś dla siebie. Super rozwiązanie, natomiast jest nas prawie, że 50% z tejże całej puli osób zamawiających, czyli ten stereotyp, o którym wcześniej powiedziałem, że to w większości kobiety, w większości to jest ponad 90%, tak mówią badania społeczne, sprzątają i opiekują się domem, został tutaj w tym przypadku obalony. Posprzątanie za pomocą internetu sięgają mężczyźni, rozkłada się, tak jak powiedziałem, to pół na pół, mężczyźni sięgają też częściej posprzątanie gruntowne niż kobiety. Być może wynika to z tego, że jesteśmy może większymi bałaganiarzami, trudno to powiedzieć, ale również sięgamy częściej po sprzątanie standardowe niż kobiety. Kobiety z kolei sięgają częściej po sprzątanie chociażby po remoncie. Tutaj statystyki pokazują, że mężczyźni praktycznie po takie rozwiązania nie sięgają. Być może poradzimy sobie sami, tak, z tymi cegłami, z innymi elementami związanymi z budową czy z remontem mieszkania. Natomiast widzimy ewidentnie trend, że młody mężczyzna, bo to jest dość istotne, który chce
poszukać takiej usługi, zamówić taką usługę przez internet, to jest mężczyzna w wieku 25-40 lat. To jest ta główna grupa, która dokonuje zakupu takiej usługi właśnie za pomocą internetu i widzimy, że ta usługa rzeczywiście staje się coraz bardziej popularną, więc najprawdopodobniej wynika to z tego, że jest to trend, jest to moda, jest to coś, co nam pomaga i ułatwia, krótko mówiąc, życie, tak? Brakuje nam coraz bardziej czasu. To ja chciałbym się dowiedzieć od razu takie może trochę prywaty, ale przejdźmy do szczegółów. Mieszkanie 52 metry, 3 pokoje, kuchnia, łazienka i toaleta, sprzątanie całego domu. Ile mnie wyniesie? Ciebie. To jest chyba, to jest właśnie cała magia Hoyo.pl. Po to powstało Hoyo, żebyśmy mogli nie tylko porównać firmy, ale porównać też ceny. Wchodząc na nasz serwis, wpisując kod pocztowy, bo tylko tyle trzeba zrobić, podać kod pocztowy miejsca, które chcemy posprzątać, podać metraż mieszkania albo domu i wcisnąć szukaj. Wyskakuje nam lista firm wraz z cenami. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Zrobiliśmy małą rewolucję w cenniku firm sprzątających. Mamy przedział naprawdę takiego mieszkania, jak powiedziałeś. Myślę, że spokojnie możesz znaleźć od 70, 80 aż po 200 zł za taką samą usługę i ten sam zakres usług. Będzie różnicowała to firma, jej doświadczenie, kadra, którą ma, płyny, których używają, sprzęt, który mają. To wszystko jest opisane na portalu, natomiast rzeczywiście widzimy jedną rzecz. W Polsce póki co sprzedają się usługi albo średnio drogie, albo tańsze. Jeszcze nie mamy tak dużo usług drogich, które sprzedajemy, chociaż to też zależy od klienta, który to kupuje. Natomiast to, co my dajemy klientowi, dajemy mu wybór. Klient może sam zdecydować, czy chce usługę tańszą, czy chce usługę droższą i sam poczyta o tym, jakie mogą być efekty tego, czytając opinię. Także up to card, klient wybiera sobie usługę, wybiera cenę. Ja czytałem, że jeszcze jest dostępna opcja ekologicznego sprzątania. Na czym polega ekologiczne sprzątanie? Ekologiczne sprzątanie polega na tym, że używamy ekologicznych środków. Nie każdy ma dostęp do tego. My mamy taką fajną stronę, gdzie można u nas zakupić te środki ekologiczne i są firmy, które stricte sprzątają tylko środkami ekologicznymi. I ponieważ jesteśmy coraz bardziej proekologiczni, to namawiamy też klientów, żeby właśnie korzystali z tych ekologicznych środków, bo no chcemy żyć w porządku, ale też zdrowie, tak? Bo jeżeli mamy posprzątać mieszkanie, żeby nam było lepiej, dobrze, a będziemy używać czystej, takiej mocnej chemii, no to też nie o to chodzi. Także u nas jest taka możliwość. Ale czy to ekologiczne sprzątanie polega, nie wiem, na wysypywaniu soli, na zalewaniu podłogi octem, bo to jest ekologiczne, czy nie, no, takie babcine sposoby znamy, bądź nie znamy. Pojedziemy w odwiedzin do babci, to nam może pokazać jako fan. Nie. Mamy ekologiczne środki, które są przebadane. Nie bawimy się solą, wodą, octem i jeszcze innymi jakimiś specyfikami. A czy takie środki można kupić na waszej stronie? No jak właśnie mówiłam, tak, można jest, mamy sklep hoyo.pl i w bardzo fajnych, przystępnych cenach. No właśnie, czy takie ekologiczne środki nie są droższe od normalnych, tradycyjnych, chemicznych? To jest właśnie taki mit chyba, który powstał w Polsce, że sprzątanie ekologiczne zrobiło się trendy, czyli ludzie mówią, oho, to pewnie będzie drogie albo ekskluzywne, tak? Wcale nie, rzeczywiście jest różnica w cenie, ona nie jest wcale znaczna. Te środki są, one muszą być trochę droższe, bo są naturalne. One są z buraków, one są z trzciny cukrowej. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale naprawdę tak jest. I te środki działają. My to widzimy na co dzień dla alergików, tam gdzie domu, gdzie są dzieci. To są super rozwiązania, tak? Jak dbamy nie tylko o to, żeby mieć czysto, ale też, żeby nasz bachor kładał w podłodze, nic mu się nie stało, albo chcemy wytrzeć coś w kuchni, a potem położyć jedzenie. Takie środki są super rozwiązaniem. Natomiast to, że one są drogie, to jest nieprawda. Oczywiście jest wiele firm i wiele środków. Nam się udało nawiązać współpracę z producentem tych środków, więc też mamy troszeczkę inny wymiar tych cen na naszym serwisie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć jedną rzecz. Ekologiczne sprzątanie nie jest drogie i nie powinno być drogie, bo to sprzątanie, które jest zdrowe. Ja mam jeszcze pytanie, czy są takie dziedziny, nie wiem, brudu, które jeszcze nie ogarniacie wy jako firma, jako właśnie internetowa giełda sprzątania? Ja czytałem, był taki nawet dokument, że coraz większą popularnością cieszą się takie firmy, które na przykład sprzątają w miejscach zabójstw, w miejscach morderstw lub też gdzie na przykład zwłoki leżały 3 miesiące i tam się dzieją straszne rzeczy, no i później ktoś to jednak musi posprzątać. Czy w waszej ofercie firm jest taka firma, która zajmuje się takimi rzeczami? Są to usługi, tak jak powiedziałeś, popularne, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ dotykają one pewnych wydarzeń. Popularne są, mam tutaj na myśli, w gronie określonych służb, tak?
Można powiedzieć, że na te usługi jest zapotrzebowanie, natomiast nie jest to usługa codzienna. Nie ma co ukrywać, są specjalistyczne firmy, które rzeczywiście takie usługi świadczą. Nie ma ich w naszym kraju zbyt wiele. My na chwilę obecną takich usług nie świadczymy, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, jest to przede wszystkim usługa kierowana do klienta.